Jesteśmy aktualnie w Terespolu, w Domu Kultury przy stadionie. Przy stadionie. To, co widzę za Pana plecami w tle, to właśnie ta wystawa pająków. Dokładnie tak, mamy 35 sztuk terrarii. Mamy m.in. Czarną Wdowę, czyli najbardziej odkryty pająk świata, oraz Teraphosa blondi, czyli ptasznik Goliat, największy pająk świata. Oraz pająki z całych kontynentów świata, w tym skorpiony. Czy wystawa pająków w Terespolu pojawia się po raz pierwszy? W Terespolu jesteśmy po raz pierwszy. Przyjechaliśmy tutaj ze względu na to, że nam Dom Kultury pozwolił użyć calkę i oto właśnie jesteśmy. W Polsce jesteście często? Jeździcie prawdopodobnie z miasta do miasta? Tak, jeździmy z miasta do miasta po całej Polsce. Jak wygląda właśnie cała procedura, żeby Was odwiedzić? Wiem, że są cenniki biletów. Mamy cenniki biletów, ulgowy w cenie 18 zł, normalny w cenie 21 zł. Grupowy w cenie 14 zł oraz rodzinny 2 plus 2 w cenie 64 zł. Wygląda tak, że można przyjść sobie w każdej chwili od 10 do 18, w tym o pełnych godzinkach jest delikatna prelekcja oraz możliwość podtrzymania pająka na ręce. Czy jest zainteresowany? Zainteresowanie jest, jak kończą szkołę i pracę, to ludzie fajnie sobie przychodzą, odwiedzają. Czy zdarzają się już ludzie, którzy pająków nie lubią? Czy jest też moment na to, żeby pozbyć się, to się nazywa arachnofobia? Tak, dokładnie, jest to arachnofobia, ale dużo ludzi właśnie ma bardziej lęki przed pająkami niż arachnofobia, ale tak, bardzo dużo ludzi przychodzi właśnie się przełamać, zobaczyć i spróbować wziąć na rękę. Ciężkie pytanie, ale czy pająki można pokochać? Wiadomo, pająk też jest zwierzątkiem, więc jak każde zwierzątko, można go pokochać. Czy coś jest wyjątkowego? Jest ich takie właśnie leniwe, nietypowe życie. To są leniwe zwierzątka, bo one są takie, że w nocy sobie hibernują, a w nocy są bardziej ruchliwe. Są, widzę, również i gadżety? Tak jest. Można kupić sobie zabaweczki, upominki. W porządku. Najciekawsze pytania, które może się pojawiają wśród zwierzęcych. Są takowe? Czy pająki są jadowite? I tak, są wszystkie jadowite. Wszystkie? Wszystkie. Tylko ten jad jest taki albo słaby, albo silny. A takie pająki to spotykamy w domach, tak czasami? Zdarzają się też, że też są jadowite, ale ich ząbki nie są w stanie naszej skóry przebić. Rozumiem. Czym się żywią pająki? Szarańcza, świerszcz, drewnojady, głównie owady. I żeby były żywe, bo nieżywego pająk nie zje. Teraz częściej spotykamy w domach hodowlę pająków, ludzie spotykają... Przekonują się i są za miłośnicy, którzy hodują pająki w domu? Tak, tak, to jest coraz bardziej popularne w Polsce, że ludzie sobie się zajmują terrorystyką, no i często właśnie pytają, gdzie mogą zakupić takiego owego pająka.